Może ty zacznij dzisiaj. Cześć kochani. Cześć, witamy z naszej norki. Mysiej. Norki? No mysia norka, tak? Czy nie? Norki. Niech ci tam będzie norka. No dobra. Tak jak zapowiedziałem, dzisiaj opowiemy wam o tym, jak u nas się robią ubrania, jak się w Małsie robią ubrania. Ponieważ jesteśmy bardzo zadowoleni z tego jakby procesu, który sami sobie opracowaliśmy. I mamy już w tym duże doświadczenie i chcę wam o to powiedzieć. Więc od czego się zaczyna, moja droga? Od ciebie się zaczyna. Od mnie się zaczyna. Zazwyczaj projekty powstają, gdy usypiam młodszą córkę. Nie wiem dlaczego, ale właśnie wtedy najlepsze pomysły przychodzą mi do głowy. Tak myślę. A propos usypiania, jak się wsłuchacie tak bardzo w dźwięk, to usłyszycie chrapanie. To chrapie nasz pies, który teraz śpi w przedpokoju. No to tak, możesz kontynuować. O. Tak, to jest duży pies i głośno chrapie i w ogóle dużo różnych głośnych rzeczy robi. Więc najpierw wpada mi jakiś pomysł do głowy. Jak wpada mi pomysł do głowy, jest to zazwyczaj późno. Jak usypiam dziecko nasze młodsze. Więc muszę od razu je zapisać. Muszę sobie tak jakoś zapisać, żebym rano pamiętała, co to ma być. Potem przystępuję do rozrysowania swojego pomysłu. Zastanawiam się, z jakiego materiału ma być dany projekt. Czasami jest tak, że zobaczę jakiś piękny materiał i wtedy ten materiał dopasowuję do jakiegoś projektu, który leży już w szufladzie, wcześniej wymyślony. I tak po jednym egzemplarzu się to zaczyna. Oczywiście po drodze jest sporo zmian. Następnie muszę przekazać pomysł do naszego technologa, który właśnie rozrysowuje to już w swoim programie. Potem drukujemy właśnie ten właśnie pierwszy egzemplarz i jest szyty prototyp. Po uszyciu prototypu przychodzi on do nas, patrzymy, czy jest dobry, zakładamy na nasze dziecko. I go ciuchramy. Tak, ciuchramy go, sprawdzamy, czy jest ok. Jeśli przejdzie wszystkie testy, zlecamy szwalni. No, ale przepraszam, proszę bardzo. Tutaj się pierwszych egzemplarzy. Tutaj się moja rola zaczyna. No tak. Ponieważ już jak to wszystko jest, to ja w swoim komputerze przygotowuję produkcję, czyli robię układy kroju tak zwane, gdzie się dopasowuje formy do materiału, który jest przeznaczony. Robi się taki, to się nazywa trafaret, taki duży wydruk przygotowuje i ten wydruk idzie do szwalni. Oni w tej szwalni materiał lagują. Lagowanie polega na tym, że rozwija się warstwy. Ileś tam warstw, w zależności od grubości materiału i potrzeb. I na te warstwy się przykleja ten wydruk, który ja wykonam, takim żelazkiem wielkim, które nazywa się patelnia roboczo. Patelnia. Tak. Krojczy wycina wszystkie elementy, które potem idą do na szwalnię i tam panie już odpowiednio sobie dobierają rozmiary i szyją. Jak uszyją kilka pierwszych sztuk, wtedy te sztuki idą do nas i my sobie sprawdzamy, czy to wszystko jest uszyte tak, jak chcemy. Ponieważ to jest, wbrew pozorom, bardzo złożony proces. Można bardzo wiele błędów popełnić. Wiele razy były problemy różnego rodzaju, na przykład z uszami, że nie tak wszyte, nie, mamy bardzo takie, mamy w tej kwestii sztywne zasady i sprawdzamy. Tak, jak wszystko jest dobrze przygotowane, wszystko jest dobrze uszyte, nie czepimy się niczego, to rusza produkcja i trwa to tam jakiś czas. Kilka dni czasem, czasem dzień, czasem tydzień, czasem dłużej, zależy od wielkości partii. I towar przychodzi do nas. No i wtedy zaczyna się nasza praca tak naprawdę, taka poważna. Ponieważ musimy przygotować
materiały, musimy zrobić sesję fotograficzną, musimy to wszystko przygotować. To też jest proces, który wymaga pracy i zaangażowania, czasem wielu osób. Tak, czasami pomagają nam różne influencerki, blogerki, które właśnie też wspierają nas w robieniu tych zdjęć naszych produktów. Czasem robimy sesje i może o tych sesjach to powiemy innym razem, bo one czasem były takie wielkie i trudne do zrealizowania, że warto to opowiedzieć. Tak. Bo to były takie czasem plany filmowe nawet. Dokładnie. No a potem to już wy wchodzicie do gry, tak? Potem wy oglądacie, wam się na szczęście wam się podoba. Na szczęście wam się podoba i wszystko wykupujecie i bardzo się cieszymy, że tak jest. I wtedy pieczemy tak. te ciasteczka. Te ciasteczka pyszne. Chciałem powiedzieć coś, ale nie, ja bardzo lubię piec ciasteczka. Naprawdę bardzo lubię. Bardzo lubię rogaliki piec i wszystko. No i tyle, tak? Potem idzie produkt do was i... Także nie martwcie się, już zaraz będą kolejne produkty. Mam nadzieję, że wam tak. się bardzo spodobają. Tak. To taki produkt, na który już długo czekacie. Tak, i myślę, że następny już odcinek to będzie z tym produktem, ponieważ tak na razie dziękujemy naszej szwalni, która mimo wielkich trudności obecnie daje radę i szyją panie. Cały czas jestem w kontakcie, cały czas szyją. Cały czas ustawiamy w okrojonym oczywiście tak, składzie, ale dają radę. I właśnie jeszcze raz chcę im podziękować, że jednak działają. I mam nadzieję, że potem będą mogły dalej działać i że wszystko będzie szło do przodu. Także dziękujemy bardzo za wysłuchanie. Mam nadzieję, że słuchałyście nas. I jeszcze musimy powiedzieć, że żebyście wsparły trochę ten nasz kanał i tam klikały subskrypcje i jeśli wam się podoba, to też jakieś łapki, tak. Możecie stawić jakiś komentarz. Na pewno odpowiemy, a może jak chcecie pozdrowić, to pozdrowimy, to napiszcie. I do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć. Pa, pa.